Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, zagrajmy z Gimperem, Frostpunk, scenariusz drugi, witam także wszystkich obecnych na Twitchu, jakiś hałas na czacie, proszę, Jezus Maria. Jak cię nie było, to krzesło przetrwało arki na trudnym, napisał Janusz Dzik 1234, bardzo się cieszę. My zaczynamy też, zobaczymy czy pójdzie mi równie dobrze jak krzesłu. Sprawdźmy to. Witamy w kolonii. Godulka, witamy w kolonii. Arki sadzonek. Zostaliśmy strażnikami bezcennego skarbu. Nasion i sadzonek roślin z całego świata. Umieszczone w arkach sadzonek, by zapobiec ich zamarznięcia. Naszym zadaniem jest wybudowanie miasta i ochrona tych budynków aż do końca zimy, bez względu na to, kiedy on nastąpi. Możemy tego zrobić z pomocą automatonów. Bang XLH05452. Witamy w kolonii. Dużym wszelkich starań, by przyroda się odrodziła, nawet jeśli sami nie dożyjemy tej chwili. Bierzmy się do pracy. Wow, ale fajnie wygląda. Plany fabryki. Dotarliśmy do generatora, sadzonki są bezpiecznie przechowywane w arkach. Mieliśmy zamiar zbudować automatony, aby upewnić się, że miasto będzie funkcjonowało bez względu na pogodę, ale transport z planami fabryki zaginął w zamieci. Musimy zbudować balon obserwacyjny i wysłać oddział na poszukiwania. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Chronimy sadzonki. Musimy zadać o to, by arki z sadzonkami nie zamarzły. Wiele nasion egzotycznych rośnie, wszystkie bardzo wrażliwe na zimno. Jeśli w arkach za długo będzie chłodno lub zimnie, ich cenna zawartość przepadnie. Poszukiwania planów fabryki. Pozostały czas 26 dni. Zaprojektuj i wybuduj balon obserwacyjny, poszukiwania planów fabryki. Arka sadzonek. O, tu zaraz będzie niżej, zimniej trochę. Chroni nasiona i sadzonki z całego świata, które w przyszłości pomogą nam odtworzyć życie na ziemi. W obiekcie musi być przynajmniej chłodno, bo inaczej sadzonki i liczne nasiona mogą zamarznąć i zginą. Skrzynie z drewnem, tu jest trochę tego. Inżynierów mamy głównie, jednego automatona. Arka sadzonek, chroni nasiona i sadzonki. Aha, tutaj są, to są trzy arki z sadzonek. Wody. Tu się streamuje. Dobra, 100 z węgla. Skrzynie z drewnem. Tutaj jest chłodno, na razie minus 20, więc w ogóle żyjemy w całości. Wszędzie jest akceptowalnie, więc generator może sobie być wyłączony. I jest git. Nadzieja, niezadowolenie. Księga praw, adaptacja. Zaczynamy od... Arena walk, cmentarz, podobanie się, zmiana awaryjna, można pracować przez 24 godziny. Dłuższe zmiany są na pewno ciekawą opcją. Arena walk, radykalna terapia, podtrzymywanie życia, cmentarz, pozbywanie się zwłok. Zupa trociny, te trociny były bardziej sące, choć nie zbyt smaczne ani zdrowe. Prędzej zupa. Jeżeli już coś mamy zbadać, albo arena walk. Mamy stal, żeby to zbudować? Trochę mamy. Dobra, to zróbmy arenę walk na dzień dobry. Będzie nam niezadowolenie zmniejszać. Arena walk, podpiszemy sobie. Budowa. Namiot, arena walk. Zdrowie jest lecznica, kuchnia, zasoby, skład zasobów, barak zbieraczy, warsztat. Dobra. No to lecimy w takim razie. Tutaj jest złoże węgla, 100 z węgla. Tutaj są drzewa do wyrąbania. To jest złoże rudy żelaza, sterta stali, skrzynie z drewnem. Dobra, w porządku. Zaczynamy sobie w takim razie od 45 bezdomnych mamy, ale to nie jest priorytet. Priorytetem są baraki zbieraczy, skrzynie z drewnem, 100 z węgla. Jedno i drugie musimy tak naprawdę zacząć pozyskiwać. Więc zrobiłbym jedne baraki tutaj na to po lewej i drugie na to, co się dzieje tutaj po prawej. Barak zbieraczy tutaj zrobimy sobie, tylko żeby tutaj była dobrze droga poprowadzona. Tam nie sięgnę, dobra, to zrobimy sobie tutaj raz. I zrobimy sobie barak zbieraczy tutaj. Idąc po tej linii. Tutaj dwa. Dobra, doprowadzimy tutaj drogę, to jest raz. Doprowadzimy drogę tutaj dwa, ale kurczę, na styk zrobione, pięknie. Tak się to robi, no i tu mamy automatona, The Bronze Dubliner, możemy sobie to zrobić. Więc spoko. Wiele osób lubi te brutalne widowiska, no proste, że arenę walk będziemy budować. No, mam stal, ale na razie nie mam co, więc musimy sobie to zbudować. Automaton tu idzie trzaskać, super. Tutaj inżynierowie idą przez śnieg budować.
Tutaj ogólnie żyjemy. Po trzecim dniu temperatura spadnie o jeden stopień, więc to będzie jakiś tam problem. Tutaj na razie, aha, zużycie żywności jest 45, mamy 90 surowej żywności, więc dosyć szybko musimy kuchnię zrobić. Do baraków, dobra, wylecicie zbierać już. Tu możemy zarządzać, dobra, będą zbierać węgiel, będą zbierać drewno i to jest super. Tutaj będą zbierać stal i też będą zbierać drewno. Drewna tutaj stosunkowo niewiele, ale tutaj troszeczkę więcej, więc w sumie w porzo. Automaton ma mniejszą wydajność, więc ja wolę, żeby inżynierowie to robili. Automatony będziemy mogli włączać na noc. Dobra, to wy zaczynacie zbierać w takim razie. Tu jest to z węgla skrzynie z drewnem, tu oddzielnie na skrzynie z drewnem jeszcze mogę dodatkowo was wysłać, żebyście oddzielnie zbierali drewno i żebyście tutaj też oddzielnie zbierali drewno. A widzę, że im bliżej jest tego, tym większa wydajność. To jest w ogóle ciekawie. Spoko. Dobra, tutaj sobie zaczynamy. Arki sadzonek. Możesz przesunąć kamerę za pomocą ruchu myszy. Dobra, sobie arki sadzonek. Niska temperatura, pozostały czas. Spadnie poniżej poziomu chłodno. Ile czasu zostanie do zamrożenia sadzonek? Musi być co najmniej chłodno. Kontrolowanie upływu czasu. To zdaję sobie sprawę. Dobra, tutaj samouczek sobie leci. Nie ma problemu. Trzaskamy. Dobra, i tam zaczynamy wydobycie. I co? Zaczniemy od zrobienia sobie kuchni. Żeby tutaj, okej, okay, tutaj jest tak, tutaj będzie miejsce na magazyn, a czy tutaj będzie miejsce na namioty wystarczająco? Tak, tu jest wystarczająco dużo miejsca na namioty, więc kuchnię zbudujemy sobie tu. Zasoby, barak zbieraczy, skład zasobów na razie nie jest potrzebny. Tutaj zbudujemy sobie dwa warsztaty, żeby badać technologię. Zdrowie i lecznicę sobie zbudujemy, aha, ona jest taka mała. Więc lecznica może być tutaj w tym pierwszym obiegu. Tak, zdecydowanie. Będziesz sobie tu i za chwileczkę, chwilę później będziemy robić namioty. Musimy 5 namiotów zrobić. I jak będziemy mieć warsztaty, badamy balon. Co tutaj się dzieje? Brak dachu nad głową. Zapewnię schronienie. Zapewnię wszystkim schronienie. 2 dni na zapewnienie schronienia dla 405 mieszkańców. Spoko. Ja myślę, że to zrobimy bez problemu. 10 drewna na jednego mieszkańca. Jestem w stanie to zrobić. Nadzieja i schronienie. I nadzieja nam wzrośnie, niezadowolenie nam spadnie, nie? Jak to ogarnę. Arenę walk też będziemy robić, więc w ogóle spoko. A, skończył się czas pracy już na dziś. To ty możesz posiłki przygotowywać, bo automatona nigdzie nie wysłałem. Albo możesz do drewna też iść. Co tu się dzieje? Mądrość tłumu. Gdy ludzie czegoś się domagają, pewnie zwykle zależy mi na najszybszym rozwiązaniu, nie najlepszym. Super. Good idea. Dobra, nie gotuj posiłków. Idź zbierać drewno. Brak ogrzewania. Generator nie działa. Ludzie powiedzieli, że nie włączy go choćby na noc, zamarną podczas snu. Oczywiście najpierw musimy zebrać węgiel. No ale jest w miarę spoko. Jest chłodno, aczkolwiek akceptowalnie, nie? No, mogę go włączyć na noc. Na chwilę, jak chcecie. Chociaż nie mamy dużo węgla na to tak naprawdę. No właśnie, zostało go na 3 godziny. No zaraz nam wypali wszystko i tyle tego będzie, no nie? Więc możecie się na chwilę ogrzać. I koniec tego dobrego. Cześć, ej, młody, miałeś tu nie włazić. Poszedł. Ja, już. Tam! Widownik, do widzenia. Raz, dwa, trzy. Siemanko, tu się pracuje. A skubany jak wlazł. No ładnie. Nie no, musi się nauczyć, on jest jeszcze mały. Ej! Nie wchodzimy. Musi się nauczyć pewnych zasad. Zero godzin. No i tyle mieliście. Swojego generatora. Dobra, tu zaraz pójdziecie do roboty. Dwóch tu. Ej! No będziemy się bić. Inżynierowie do kuchni. Generator się wyłącza. No tak, ale jest minus 20, to jeszcze spoko. Leci czas, jest 5, zaraz zaczynamy. Sam szczekasz, kiedy go wyganiasz. Bardzo dobrze. Tak trzeba.
Przypomina mi to Roka z Miszorem. No to spoko, tylko że jest Gimper z psem. Cykl dnia i nocy. Przeżyliśmy kolejną noc, to przecież coś znaczy. No zdecydowanie. Dobra, lecznice tu już sobie zaczynają działać. Ten ziomeczek sobie wydobywa. Co tu są za problemy? Automaton nie może się naładować. Bo nie mógł się podładować z generatora ani węzła. Musi to robić dwa razy dziennie. Trzeba włączyć generator. Ej, no to nie wiedziałem. Dobra, to robimy tak. Nie rób na razie barakami. Tylko zbierajcie po prostu ze stosu węgla. Żeby produkować węgiel. To ja sobie nie wiedziałem, że to tak działa. I tutaj też was zabiorę. I wytrzaskajcie, dobra, ten automaton niech się wyłączy, w takim razie na razie. I wy tu zbierajcie ze skrzyń z drewnem. Drzewo technologii się pojawiło, możemy badać. Balon obserwacyjny, ale to mi się nie spieszy. Szybsze gromadzenie zasobów, to brzmi jak bardzo dobry plan. Dobra, dobra, dobra. Ty to umiesz gadać tym samym językiem co bulion? No proste, uczyłem się. Może po prostu skorzystać z takiego wynalazku jak drzwi? Można, ale ja chcę, żeby były uchylone tutaj, żebym słyszał mniej więcej cały czas, co się dzieje. Plus to też jest taki element po prostu na początku wychowania tego szczeniaka, żeby on wiedział, kiedy może wchodzić, kiedy nie może, co mu wolno, co mu nie wolno. I na przykład chciałbym, żeby tutaj do tego pokoju wchodził tylko ze mną, jak ja jestem i mu pozwalam i go wpuszczam. Na takiej zasadzie. No zobaczymy, czy to jest do wyuczenia. To dużo zależy od charakteru psiaka. I od tego, jak się będziemy dogadywać. Trzeba go będzie jeszcze jakoś tam nagradzać ciastkami na przykład, nie? Jak będzie jakaś taka sytuacja, że faktycznie ogarnie i zostanie przed... O, moment, chwila. Przed drzwiami... 5 domków zrobionych, super. To jest schronienie dla wszystkich. I arenę walki jeszcze musimy im zbudować. 20 drewno, 10 stali, to zaraz będziemy mieć. Dobra, baraki zbieraczy na razie okazały się bezsensowną inwestycją, bo lepiej ich do stosu bezpośrednio przydzielać po prostu. Dlaczego zabraniam mu wchodzić, co tu złego? Bo tu jest mnóstwo kabli i jak on się zaplącze w te kable i coś wyszarpie, to będzie katastrofa, więc nie chcę go przyzwyczajać, że on może tutaj po tym pokoju sobie łazić swobodnie. Na nawóz go przerób. Jezus Maria. I już raz mi wyszarpał kabel z głośnika, więc po prostu staram się mu zwracać uwagę, że tu nie ma wejścia. Ma wejście wszędzie indziej w domu, tylko nie tutaj. Balon obserwacyjny, węzeł grzewczy, grzejniki. Tutaj jest to, tutaj są inżynierowie, no balon chyba jak najszybciej potrzebujemy, żeby zacząć wysyłać ludziksów gdzieś dalej. Dobra, i tu możemy generator włączyć, żeby się odpalały automatony. Dobra, więc tak, wydobycie węgla jest mniejsze niż jego dostawa, ale jak mam automatona naładowanego z generatora, to mogę go puszczać tu i on sobie będzie zbierał. Dobra, to kolejną rzeczą, którą robimy, jest balon i badamy sobie balona. Z kuchni was mogę już wyjąć tak naprawdę, bo już żeście przerobili wszystko, co się da na racje żywnościowe. O, wydobycie węgla, proszę bardzo, dwa razy większe niż to. Produkcja reakcji minus 45 na dzień, więc mamy na 3 dni. Starczy nam racji, więc zaraz trzeba będzie to rozwijać. Ja tu zbuduję arenę walk. Ona jest na małym rozmiarze, więc tutaj niech sobie będzie. Zdrowie, żywność, zasoby, technologia. I będziemy musieli zaraz badać dalej, żeby móc tutaj jedzenie robić. Nie mamy tutaj możliwości polowania. Tylko cieplarniami musimy robić. Dobra, to trzeba będzie 50 drewna zaraz i deski kreślarskie sobie zbadać. Tak, tutaj nie ma możliwości polowania, więc to trzeba będzie dobrze przekminić. Jak będzie niegrzeczny, to powiedzmy, że się będzie przyjadą po niego Żydzi czarną wołgą. Nie, no brawo, czat. Jest gdzieś zdjęcie psiaka. Szybkość robotników nie przybędzie, więc inwestuj w autonomy. Dobra, spoko. Cenna wskazówka. Lecznica tutaj, dobra, lecznica sobie leczy czy nie leczy? Jest jakaś inna? Nie ma, no to 5 wrzućmy do lecznicy. Niezadowolenie? Brak schronienia, no ale to zaraz już wam domy budujemy, wyluzować w ogóle. Dobra, węgla przybywa, drewna jeszcze potrzebuję, żeby przybywało. Ale skończył się czas pracy, więc już ziomeczki nie pracują, no bo po co? Dobra, idziemy noc, aha, i teraz się będzie zimniej robiło. Wybudowano arenę walk, wzrasta nadzieja. Można wprowadzić nowe prawo. Posłuchajcie nas i was nienarodzonych, dotąd cichych, dotąd zawsze bez obrony. Pub, jest tu pub, zmniejszają, nie zwracam się nadzieję, trzeba będzie zbudować pub. Prawo do pojedynków, nie mogę sobie pozwolić, żeby zakończył się śmiercią. Zmiana awaryjna, dłuższe zmiany prędzej mógłbym dać.
Jak się pies nazywa? Bulion, Bakugan, Bulin, Bilon, Babilon. Bombel, Bombilion. Podtrzymywanie życia, radykalna terapia, zupa. Dobra, najszybciej potrzebuję pubu teraz tak naprawdę, żeby pracować sobie nad nadzieją i niezadowoleniem. Zostanie wybudowany pub. Na razie nie mam drewna na to. Dobra, węgla mam w luj. Więc automatonku, kochany, przestań tutaj robić. A zacznij robić tu. I dorzuć mi coś na pub. Wybudowałem schronienie, wzrasta nadzieja. Teraz jeszcze spełnię obietnicę wybudowania pubu. Wzrasta nadzieja. Dobra, on tutaj dowozi drewna. Bardzo fajnie tutaj kolejne technologie. Bobek, Bulbazaur, Baobab, Bambi, Bagno, Bomberman, Bambo. Józef Stalin, krajobraz w tej grze budzi we mnie nostalgiczne uczucie 5 zł. Jezus Maria. Ładny donator. Więc ja mam ci powiedzieć, mordo. Nazwisko dziwnie znajome. Kojarzę takiego gościa z historii gdzieś. Przeżyliśmy kolejną noc. No ja myślę, że będzie spoko. Dobra, chorych jest kolejnych 5. Musimy kolejną lecznicę obsadzić, a nie robić im puby. No, zdecydowanie. Lecznica, proszę bardzo. Nie mam do pubu robotników, jak zrobić. No ja wolę rozwój niż żeby ten... Otwórz pub. A mogę go otworzyć i potem zamknąć? Mieszkańcy nie mogą się doczekać, aż wyładują w nim nieco energii. Świetnie, zamykamy go. Spełniliśmy obietnicę, to jest najważniejsze. Na ten moment automaton nie może w pubie obsługiwać. Badamy sobie balonik. To jest priorytet teraz. Dobra, automaton będzie do węgla wracał, bo nie potrzebuje aż tyle, bo teraz będzie wracał do węgla, bo tutaj ludzie drewno wydobywają. Tu to inżynierowie, jeżeli nie warsztat, to możecie do lecznicy pójść, piątka z was. I siema. Tak, tutaj wydobywamy 63 drewna dziennie, na razie to jest ze skrzyń, temperatury są spoko. Lecznicę właśnie drugą uruchomiliśmy. I zaraz będzie spoko, żywność nam spada, więc musimy się zaraz nią zainteresować. Węgla produkujemy sporo, więc teraz go narobimy trochę więcej na zapas. Minus 30 jest temperatura, ale ogólnie żyjemy. Małe ryzyko zachorowania, jest git. Pierwszy poziom pary na generatorze. Tutaj jest chłodno w kuchni na przykład. Potrzeba robotników, nie ma, ale tu nie ma produkcji. Tutaj jest nośna temperatura, więc ogólnie w porządku. Tutaj badamy sobie balonik. Dobra, automaton rośnie, zbieramy wszystko. Budować bym coś mógł, ale nie mam potrzeby. Arena walk pub, to jest wszystko zbudowane. Potrzebuję ludzi tak naprawdę. Jeżeli już czegokolwiek w tym momencie. Tu są stosy węgla kolejne, jak będą potrzebne, no to będziemy robić wszystko. Tutaj na razie zbierajcie te rzeczy. W sumie wystarczy otworzyć słownik na B i masz kwadrylion permutacji imienia twojego buliona. No ja się zgadzam w 100%. Skrzynie z drewnem, zasoby wyczerpane. No zdarza się i tak. Sterta style to na razie nie musicie. Sterta Stalin, co? Dobra, możecie otworzyć pub, co tu się stało? Balon obserwacyjny, dobra, to wchodźcie tu. Co dalej chcemy badać? Ogrzewanie, mamy 50 drewna, to moglibyśmy deski kreślarskie zbadać, dokładnie tak zrobimy. Możemy balon postawić, 20 drewno, 35 stal. Dobra, to ktoś tu do wydobywania stali sobie idzie. Ten pies ma bilon, czy bilion, czy jak w końcu? Bulion Bigos Bambino. Bimber. O, Bimber. Każdy posiłek nieznacznie obniża niezadowolenie. Jedzenie zupy powoduje mniejsze niezadowolenie. O, to jest spoko. Dom uciech. Nieznacznie... W każdym razie można zatrudnić prostytutki, by jeszcze bardziej zmniejszyć niezadowolenie. Nie, no ja Bimber zrobię. Więc będziemy mieć mega. Codziennie trochę alkoholu. Kropelka czegoś mocniejszego. Od czasu do czasu to nic złego. Bambi, Bolek, Bakalia, Biba, Bejca. Biblia. Co jest? Zmiany pogody. O nie, to będzie znowu spadać temperatura. Dobra. Balon. Balon, tak jak się mój pies nazywa. Musimy szybko to zrobić. Jak to przestali już pracować? Dobra, automaton. Gdzie ty jesteś? Automatą?
automatą idzie tu wydobywać stal. 2,6 na godzinę. A tempo zabójcze. Poszedł się podładować. Dobra, no i zaczyna trzaskać. Węgiel sobie spada, zostały 23 godziny. Spoko, spoko. Bingo, bolec, biceps. Może golec. Workiestra. Potrzeba drewna. Automatą, niech tu pójdzie. Jaki jest cel naszych codziennych zmagań? Ktoś pyta. No ja ci tego nie powiem, mordo. Tu zbudujemy balon. Drewno skończyły się zapasy, pewnie bywa i tak. Dobra, automatą niech idzie po węgiel. Blaga. Brian. Baleron. Balon obserwacyjny gotowy. Nie jesteśmy już odcięci od świata. Będą mogli oglądać otaczającą nas głuszę. Spoko. Porzucone zapasy. Jest bardzo dobry pomysł, żeby tam się wybrać. Przejść do balonu i nowych zwiadowców. 40 drewno, 5 inżynierów. Dobra, to zbieramy drewno. Burza na horyzoncie. Ser, ponieważ balon jest sprawny, wyraźnie widzimy zbliżającą się z południa burzę. Gdzie jest jeszcze trochę, powinniśmy uważać, żeby serwisownie przygotować się do ogrzania ark. Dobra. A w jaki sposób mogę arki sadzonek ogrzać? Nie mam pojęcia, dobra. Gdzie jest ta burza? Tam na północy daleko, nie? No nie aż tak daleko, jakby się wydawało. Zobaczymy, jak tutaj czasowo to będzie wyglądało. Kuchnia, musimy jedzenie jak najszybciej. Nie mam w ogóle jedzenia. Rób deski kreślarskie i tutaj cieplarnię będziemy robić. Bekon. Karyk zwol się Magimper, kiedy będzie następna piosenka i jaka jest twoja ulubiona postać z Dragon Ball 9 zł? Siemanko, nie robię na razie nic jako Gimpson, czyli jakby żadnych tracków nie produkuję. Ulubiona postać z Dragon Ball? Nie wiem, czy mam, chyba nie mam. Jakoś bardzo. Czy Dragon Balla lubię jako całość? Dobra, pomyślmy teraz. Mati, pozdrawiam najlepszego streamera. Doceniam to, co robisz, Tomek, i twój wkład w to, co robisz. Trzymaj na frytki. 5 zł. 5 zł. A dziękuję, mordeczko. Arki ogrzewasz poprzez grzejniki i te butelki grzewcze. Dobra. To będziemy grzejniki na pewno badać. Może jeszcze nie teraz. Dobra, drewna potrzebujemy w lój. A jest 5 bezrobotnych. Jakim prawem? Jakim. Co narobiłeś? Jakim prawem tyle razy wam tłumaczyłem? 5 inżynierów tutaj poproszę. Bo to nie powoduje. Potencjalnie 130% szybkość badania. Damy radę. Ty. Tutaj węgiel sobie wydobywacie. Automatem sobie węgiel wydobywa. Bardzo ładnie. Arka sadzonek. Jest chłodno. A za chwileczkę tutaj będzie spadać temperatura tak, że będziemy musieli już mieć grzejniki na wtedy. Dobra, na balonie potrzebujemy 40. Aha, i 5 inżynierów będę potrzebować, żeby zrobić balon, więc was tutaj 5 zabieram. Robimy zwiadowców i zwiadowcy lecą tu jak najszybciej. Jeszcze za 16 godzin będą, no trudno. Przeciążenie generatora, no pewnie, tego na razie nie potrzebujemy. Łamane na nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Tutaj węgiel sobie przyrasta. Drewno jest produkcji 0. Aha, bo 15 inżynierów wyczerpali 100 z drewna. No, to tu możecie skrzynię z drewnem przekopywać. Tutaj sobie węgiel przekopuję, tam automatą sobie węgiel przekopuję. Automatą i skończyło mi się jedzenie. Arki zadzonek mogą zamarznąć. Za kilka dni się ochłodzi, nasze arki będą zagrożone. Musimy zapewnić im ciepło, zgadzam się. Beton, bekon, bomba. I jedzenie mi się też zaraz skończy, więc potrzebuję jak najszybciej cieplarnię wybudować. No tutaj przydałyby się te dłuższe zmiany teraz, żeby to zrobić. No nic, dobra. To będziemy 5 wsadzać dodatkowych, bo... No, bo tu musimy bardzo szybko badania zrobić odpowiednie. Tak, bo to będzie lipa, jak nam się skończy źryć. On tutaj nosi węgiel, bardzo szanuję. Dobra, przestań nosić węgiel, zacznij nosić drewno. Co za donajcik?
dotarli. Bilon, Birton, Zmorek, Golek. Dziękuję mordeczku za donate'a, pozdrawiam. Rdzenie parowe i stal. Wolałbym jedzenie. Dobra, bierzemy zasoby. Popsuty automaton, jaskinia na zboczu. Tu może być więcej jedzenia. I szybciej dolecisz, to leć tam. Chociaż automaton jakiś by się przydał też. Dobra, księga praw. Zupa czy zmiana awaryjna? No, możemy zupę zrobić. W kuchni można podawać zupę i potem będziemy robić kolejne. I do żółtego celu zwiadowcami, to dostaniesz plany fabryki. Tutaj w sensie. Dobra, no zaraz tam pójdziemy. Dobra, trzaskamy. Węgla mamy sporo, pozyskujemy sobie teraz drewno. I wysłałbym jeszcze w takim razie z 5 tutaj. Rozpoczyna się dzień pracy. No węgla mam za mało trochę, ale to nie szkodzi. Będziemy żyć. Dobrze, zbadane. Od razu ciepla... Stali potrzebuję. 100 stalin tutaj jest. Rąba jak najszybciej. Nie, bardzo szybko potrzebuję, bardzo pilnie potrzebuję cieplarni. Więc maksymalnie przyspieszmy to. 10 stali potrzebne. A może udomowiona forma wilka szarego, ssaka drapieżnego z rodziny psowatych, 5 zł. A dziękuję, 5 zł. Mordeczko za donejciora. Dobra, tutaj tak, tutaj wy na 100 z węgla idziecie. I drewno wydobywać. Wydobycie węgla jest spoko, racji żywnościowych zaraz zdechniemy ogólnie. Drewno 93 na dzień. No badamy cieplarnię, nie? No to jest wszystko, co możemy zrobić. Ona będzie za... jakiś czas zbadana, ale nie wiem, czy zdążycie, tak szczerze. I zaraz się okaże, że jesteśmy bez jedzenia. Wielki głód nadciąga. No, na to się zapowiada. A tu już zaraz jeszcze spada. Zwiadowcy dotarli. Surowa żywność i drewno. Bierzemy zasoby, dobra, jak macie żarcie, to wracacie do miasta jak najszybciej i będziemy kuchnię odpalać. Potrzebuję tego jak cholera. Skończyły się racje żywnościowe. Więc za chwileczkę zacznie się głód. A tutaj temperatura spadnie o jeden poziom zaraz, więc ja muszę grzejniki zbadać. Skrzynie z drewnem, zasoby wyczerpane, spoko. Automaton niech tu zbiera drewno, albo może stal sobie zbierać, bo nie mam. Zwiadowcy bezpiecznie wrócili do miasta, bardzo mnie to cieszy. Dobra, księga praw. Dawaj mi zmianę awaryjną, potrzebuję tego i potem dłuższe zmiany. Gicik. Zmiany będą ogłaszane tylko w razie prawdziwego kryzysu. No oczywiście, że tak. Na przykład teraz. Bambulion? To ciekawa propozycja. Dobra, rozpocznij nowe badania. Grzejniki. Robicie. Poszukiwanie planów. Tak, zwiadowców wysyłamy dalej. Do popsutego automatona lecicie. Tutaj przywieźliście trochę żarcia, więc zupa. Zupa. I tutaj idziecie od razu tu. Drewna nie muszę teraz wydobywać, bo mam go sporo. Do węgla jak najwięcej was. Węgle jesteśmy na spoko, racji żywnościowych potrzebujemy teraz wyprodukować, żebyśmy nie byli głodni. Temperatura spadnie, znowu tam temperatura spadnie, co jest w ogóle z tą grą? Fast foody dzwoniły, to prawda, przyjechała pizzerka. Robić sobie, za 7 godzin będzie zrobione, super. Dobra, tutaj przerobione już wszystko, pub. Cieplarnię mogę zbudować. Mati 9 HP, 99 HP, 999 HP, 9 HP, 99 HP, 999 HP, 99 HP, 999 HP, WRR, BRR, MMWRR, brawo. Ulu, 5 zł. Brawo, brawo.
Właśnie użyliśmy pierwszego rdzenia, prawego rdzenia. Pardon, niezbędne zaawansowanie, nie możemy ich produkować w naszym mieście, więc miejmy nadzieję, że wydawcy będą znajdować w trakcie swoich wypraw. Powinni. Zgadzam się. No, to sobie puszujemy. Następna noc to jest spadek temperatury. Ten, który mi tutaj sadzonkom zagraża. Dobra, no grzejniki się badają, nie? Ten sobie tutaj grzebie. Starcie stali. Stal się przyda zaraz. Zwiadowcy sobie lecą. Stos węgla zasoby wyczerpane. Gdzie są jeszcze stosy węgla? Tutaj są stosy węgla. 500. Cieplarnia. Tu się automatony przydadzą do pracy. Dobra, mam 83 racje, to są 2 dni. Wiem, że jesteście na zupie, ale mamy pub i w ogóle jest wesoło. Ale w koło jest wesoło. Dobra, czekamy na grzejniczki. Starta stali, zasoby wyczerpane. Automaton może do węgla pójść. Zaraz zobaczymy, ile tutaj będzie nam szło na grzejniki. Są grzejniki. No i włączamy na sadzonkach w takim razie. Jeden węgiel na godzinę to jest. Czyli na dzień 24 jeden taki grzejniczek kosztuje. No zwiększyło się troszkę to zużycie. Póki co żyjemy. No tak będą pracować, tylko się zwiększy. W lecznicy możemy włączyć. I w cieplarni będziemy musieli włączyć, jeżeli będziemy chcieli coś tam robić. Spoko. Tutaj, jeżeli chodzi o wydobycie, jeszcze jesteśmy na spoko, no ale to i tak nie jest dobra sytuacja wcale, to co jest. Kiepska żywność. No trudno, lepszej nie będzie. Większa moc generatora, zwiększenie zasięgu generatora. Może się przydać większa moc generatora. Surowce, młot węgłowy, ulepszenie składu zasobów. Tartak, huta. Modernizacja lecznic. 10% szybciej. Barak. Pozwala budować baraki. No to ja myślę, że sobie to zrobimy i sobie przerobimy domki na baraki. Obamy, hehe. Dobra, tutaj skończył się dzień pracy, ale wy dalej pracujecie, bo jesteście na zmianie 2.4H. I bardzo dobrze. Zajebiste to jest, bo technologię sobie badamy, ile chcemy. Tam już jest ogrzewanie włączone, więc tutaj w ogóle będziemy żyć. Zwiadowcy tam sobie lecą, tutaj sobie trzaskacie. Węgiel jesteśmy na plus. Bilon produkcji żywności jesteśmy tak, o. Ale ja w tym miejscu zrobię sobie save'a. Nazwijmy sobie Arka Noego. I póki co, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Nie będę miał. Cześć!